Cześć, to Blanka, a to jest kanał dla tych, którzy interesują się modą i którzy chcieliby zrozumieć ją nieco lepiej. Na pierwszy ogień pójdzie temat, myślę, ciekawy dla wielu dziewczyn, czyli jak wydłużyć sylwetkę. Sama należy do osób niezbyt wysokich, bo mam tylko metr 58. Szybko więc musiałam nauczyć się, jakie triki stosować, żeby wyglądać na nieco wyższą. Pierwszy błąd, którego warto unikać przy niskiej sylwetce, to górne części odzieży kończące się w połowie uda. Wszelkie marynarki, sukienki, spódnice, czy też tuniki kończące się właśnie na tej wysokości, będą tworzyły poziomą linię, która będzie sprawiała, że nasze nogi będą o wiele krótsze. Górna część ciała natomiast będzie wyglądała na nieproporcjonalnie długą w stosunku do krótkich nóg. Wybierajmy za to bluzki czy górną część odzieży, która kończy się na linii kroku. Dzięki temu optycznie nie wiemy, w którym miejscu kończą się nasze nogi i wydają one się dzięki temu dłuższe. Kolejny trik, który możemy zastosować, to będą sukienki o długości MIDI czy też za kolano. Ogólnie panuje przekonanie, że długość MIDI nie jest dla dziewczyn o niskim wzroście. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ wystarczy zastosować buty z czubkiem lub też kozaki, które będą chowały się pod sukienkę, a osiągniemy właśnie ten wydłużający efekt. Trzeci typ długości zamiast tych do połowy uda to będzie długość ultra mini. Domyślam się, że nie jest to długość dla wszystkich, ponieważ nie każdy ma na tyle zgrabne nogi i chciałby je tak bardzo eksponować, ale jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to czemu nie? Kolejny błąd, który bardzo często widzę, to obuwie do połowy łydki. Po raz kolejny będzie ono dzieliło naszą sylwetkę w poziomie, przez co nasze nogi będą wyglądały na dużo krótsze. Zamiast tego wybierajmy kozaki do kolana lub delikatnie powyżej. Bardzo fajnie ten trik stosuje Edyta Herbuś, co możecie zobaczyć na tych tutaj zdjęciach. Na tej stylizacji ze szarym płaszczem fajnie dodatkowo zastosowała skarpety czy takie podkolanówki w szarym kolorze, dzięki czemu tworzy jednolitą linię i nie ma tej przerwy między płaszczem a kozakami. Kolejnym problematycznym elementem naszej garderoby będą zabudowane sandały lub też bodki w ciemnym kolorze, które będą odcinały naszą nogę na linii kostki, a zwłaszcza w połączeniu ze spódnicą lub sukienką do połowy uda, będą tworzyły najgorszy skracający efekt, jaki tylko niska osoba może sobie zafundować. Zdradliwe również są sportowe buty na platformie. Rozumiem dlaczego niskie dziewczyny bardzo często je wybierają, ponieważ wydaje się, że ta platforma będzie dodawała nam wzrostu i będziemy wyglądały na dużo smuklejsze. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że tego typu buty bardzo często są mocno zabudowane, odcinają naszą kostkę. Dodatkowo mają wiele elementów ozdobnych, typu zapięcia, klamry, jakieś frędzle albo są w kontrastowym kolorze, przez co dociążają sylwetkę i sprawiają, że przede wszystkim patrzymy na, na dół naszej postawy i nie wygląda to zbyt dobrze. To co możemy zrobić, to zastosować buty w cielistym kolorze, które będą mocno wycięte. Na przykład jeżeli, jeżeli chodzi o czułenka, które będą w szpic, nawet jeżeli będą to buty na płaskim obcasie lub po prostu płaskie, a również takie, które nie będą miały zbyt wielu ozdób, które będą gładkie i mocno przylegające do stopy, żeby nie poszerzać jej. W poziomie i nie przykuwać za bardzo uwagi do dolnej części sylwetki. Jeżeli chcemy wybrać ciemne buty, fajnie, żeby były one przylegające i chowały się pod nasze spodnie. Dodatkowo, jeżeli wybierzemy spodnie w tym samym kolorze, tworzymy spójną linię kolorystyczną i wydłużamy naszą sylwetkę. Na tych stylizacjach możecie porównać jak wyglądają buty z okrągłym noskiem, a te właśnie w szpic i jeszcze w dodatku w cielistym kolorze, jak dużą robią różnicę dla długości nogi. Ale oczywiście jeżeli nie możecie nosić butów w szpic, wybierajcie po prostu te, które są dla Was wygodniejsze, lepiej po prostu w cielistym kolorze. Kolejny element, na który niskie osoby powinny uważać, to będą długie, szerokie spódnice maxi, zwłaszcza te, w których nie widać naszych stóp, przez to sylwetka będzie dociążona i nie będzie wyglądało to zbyt estetycznie. Kolejny element, którego niskie dziewczyny powinny się wystrzegać, to obniżona talia. Optycznie miejsce naszej talii tworzy miejsce zakończenia naszych nóg, jeżeli talia jest obniżona automatycznie nasze nogi wyglądają na krótsze, zamiast tego powinniśmy stosować czy to spodnie, czy to spódnice z wysoką talią, dzięki temu wydaje się, że nasze nogi będą kończyły się dużo, dużo wyżej, a my będziemy wyglądały na wysmuklone. Bardzo duże, wysokie buty na platformie. To też nie jest to, co dodaje niskiej sylwetce uroku. I raczej powinniśmy tego unikać. Zobaczcie na to zdjęcie. Mamy dużą platformę, ogromny obcas. Wydawałoby się więc, że. Dziewczyna powinna wyglądać na wyższą, jednak tak się nie dzieje, ponieważ tworzy się duża dysproporcja między małym ciałem, drobną sylwetką a ogromnym butem i jedyne co widzimy to faktycznie yy, tylko ta część garderoby kuloty i dzwony. Te części garderoby bywają kontrowersyjne i łatwo nimi zaburzyć proporcje niskiej sylwetki, natomiast nie uważam, że jest to element, którego niskie dziewczyny totalnie powinny się wystrzegać. Moim zdaniem nie jest tak, że musimy w 100% pozbyć się tego typu spodni z naszej szafy, wystarczy zastosować kilka fajnych trików dodatkowych, typu podwyższony stan, czy też cieliste buty lub też buty chowające się pod kuloty. Albo na przykład w dzwonach bardzo fajny efekt daje delikatny rozporek na dole dzwonów, dzięki czemu widać delikatnie buty i nasza sylwetka jest jednak wysmuklona. I myślę, że spokojnie stosując te dodatkowe triki możemy pozostawić dzwony i kuloty w naszej szafie. Co jeszcze możemy zrobić, żeby wydłużyć naszą sylwetkę? A mianowicie zastosować jedną linię kolorystyczną w górnej i w dolnej części naszego ubioru, lub też w spodniach i butach. Wtedy automatycznie tworzymy jedną linię, która sprawia, że jesteśmy dużo, dużo smuklejsze i na nie tworzymy przecięć poprzecznych w naszej sylwetce. Ładny efekt będą dawały dekoldy w literę V. Odsłonięte ciało będzie przyciągało uwagę, a poza tym będzie też dodawało lekkości naszej sylwetce. Podobny efekt osiągniemy, stosując po prostu jasne kolory w górnej części naszej garderoby. Kolejny trik, który uważam za jeden z ważniejszych, to podwijanie rękawów do linii łokcia. Nie ma nic gorszego niż za długie rękawy, takie kończące się na przykład na linii palcy, przez co po prostu widać, że sylwetka jest niska. Ciągniemy ją automatycznie do dołu. I ostatni trik to kapelusze, które optycznie też będą dodawały nam centymetrów. Oczywiście kapelusz nie do każdej sytuacji czy stylizacji będzie odpowiedni, ale mamy, myślę, bardzo dużą ilość innych trików, które możemy spokojnie zastosować, żeby wyglądać na wyższe. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.